Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w moim wirtualnym studiu pan dr Mikołaj Ratajczak, który nie jest koszykarzem, ale ma taki sam wzrost jak Mikołaj Ratajczak, koszykarz. Ale nie jest koszykarzem, jest raczej historykiem filozofii, na pewno jest historykiem filozofii, jest doktorem pracującym w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Filozofii i Socjologii i ostatnio opublikował bardzo ciekawą książkę Forma życia i dobro wspólne, geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej w nowej humanistyce, w świetnej serii, która jest już dość długo na rynku księgarskim, ale tak czy owak jest to pewnego rodzaju rekomendacja, tym bardziej, że podstawą był doktorat, który uzyskał wyróżnienie. Jako że kiedyś zajmowałem się bardzo, bardzo niewielkim fragmentem dobra wspólnego w myśli Lorda Shaftesbury'ego, to chciałbym właśnie o to zapytać najpierw pana doktora, co o tym sądzi, co to jest dobro wspólne, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy, aktualny temat współcześnie, bo z tego, co ja widzę, współcześnie jest coraz większa prywatyzacja przestrzeni publicznej, coraz większa prywatyzacja różnych obszarów. Ja nie jestem przeciwko własności prywatnej, broń Boże, natomiast dobro wspólne to jest coś, co dla Shaftesbury'ego, który był arystokratą i filozofem, który optował za tym, żeby wyprowadzać filozofię z akademii ku ludziom do kawiarni, mówił, że common sense, czyli zmysł wspólny jest raczej zmysłem wspólnego, czyli jakby to jest właśnie to, ten zmysł, to wyczucie dobra wspólnego. No ale jak pan by zdefiniował dobro wspólne w tych kontekstach, w których pan jest specjalistą? Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i bardzo się cieszę, że zaczynamy właśnie dyskusję od takiego tematu, o dobru wspólnym, który wydaje mi się, powiem szczerze, że chyba nie wiem, czy nie najważniejszym, a przynajmniej jednym z absolutnie najważniejszych pytań historii zachodniej teorii politycznej. To znaczy jakby pytanie o, ono przyjmowało różne postacie, prawda, o idealne państwo, o wspólnotę, czasami nawet o sprawiedliwość, ale mam wrażenie, że w wielu tych różnych pytaniach, które w historii filozofii zadawano, to zadawała też nowożytna tradycja republikańska, socjalistyczna, komunistyczna, które ja traktuję akurat często jako wzajemnie przecinające się. Pytanie o to, co jest tym jakby punktem wyjścia w tworzeniu społeczeństwa, w myśleniu o społeczeństwie. To, co właśnie wszyscy dzielimy i jak my, jak to dzielimy, jak wytwarzane są relacje między ludźmi, wychodząc od tego dzielenia się, no to były jedne z absolutnie podstawowych pytań. W ogóle nowożytna teoria umowy społecznej, do której w taki czy inny sposób, mam wrażenie, my zawsze jakoś wracamy, nawet jak do tego nie jesteśmy do końca świadomi, jest w jakimś sensie właśnie bardzo mocno zogniskowana wokół pytania, jak wyobrazić sobie i jak pomyśleć to, co wspólne. U Hobbesa przecież nie ma tego, co wspólne. Nie? U Hobbesa jest tak, że jest ten stan natury, to jest stan wojny wszystkich, każdego z każdym. I to jest taki moment, kiedy coś takiego jak dobro wspólne nie istnieje, bo istnieje tylko i wyłącznie prywatny, indywidualny interes. Więc jakby u Hobbesa wizja państwa rodzi się w momencie, kiedy to państwo nie jest ufundowane na niczym wspólnym. Jest ufundowane tylko na konkurencji, która potem przekształca się we władzę suwerenną, w policję i tak dalej. I państwo ma jakby to jak potwór okiełznać jednostkę, która jest potworem. Tak, tak. W momencie, kiedy zakładamy, że nic nie mamy wspólnego i nic nie dzielimy ze sobą, a wyłącznie walczymy, no to efektem myślenia państwa jest taki potwór, jest taki właśnie lewiatan. Co jakby przy okazji mam wrażenie, że Hobbes pokazuje też, mało, rzadko chyba się go tak czyta, a powinno, jakby pokazuje też logikę, która wyrasta z takiej całkowicie neoliberalnej
wizji społeczeństwa prywatnych jednostek konkurujących ze sobą, ponieważ w tych neoliberalnych wizjach często państwo ma być minimalne, jak u Nozika chociażby, a jakby nie widzą ci teoretycy i teoretyczki takich minimalnych państw wolnorynkowych społeczeństw, że już Hobbes właśnie pokazał, kiedy nas nic nie dzielimy, nie ma tego dobra wspólnego jako punktu wyjścia w ogóle myślenia o wspólnym życiu, no to bardzo szybko to wolnorynkowe społeczeństwo wojny każdego z każdym przekształca się po prostu w suwerennego, złowieszczego potwora lewiata. Nie ma niczego takiego jak społeczeństwo, są tylko jednostki i ewentualnie rodziny. Dokładnie tak. U Locke'a potem mamy przecież bardzo dużo refleksji nad tym, co wspólne, nad dobrem wspólnym. Przy czym problem jest taki, że jest to jedynie tło i punkt wyjścia do myślenia własności prywatnej, prawda? Bo to, co wspólne, zwłaszcza u niego nowe odkrywane ziemie, które wtedy według niego nie były niczyją własnością, tak jakby w ogóle nie zauważał rdzennych mieszkańców i mieszkanek tych olbrzymich nowych połaci, to one mają coś przekształcone we własność prywatną, czyli dobro wspólne jest tylko pewnego rodzaju etapem ku własności prywatnej, co oczywiście w przypadku Locke'a najbardziej charakter, oprócz tego jakby jego kolonizatorskiej wyobraźni, no najbardziej charakterystyczny wyraz znalazło w stosunku do własnego ciała. No ale przepraszam, że tutaj wejdę w słowo, ale chciałbym dopytać o jedną rzecz, bo przeczytałem ostatnio, ale w Cywilizacji Niala Fergusona, własność prywatna jako pewnego rodzaju wynalazek cywilizacji Zachodu, która była w Ameryce Północnej powiązana jednak z pewną myślą społeczną, to znaczy z obywatelstwem, to znaczy tam była kwestia obietnicy, jeśli już mowa o tej kolonizacji, tam była kwestia obietnicy danej ludziom, że dostaną ziemię na własność, ale dostaną także prawo do głosowania, tak? Ja nie wiem, czy to u Locke'a było, ale właśnie tak to widzi Niall Ferguson, że to było kluczowe dla budowy demokracji w Stanach Zjednoczonych. Własność prywatna, ale oprócz tego obywatelskość, udział w życiu publicznym. No na pewno by się to bardzo mocno wiązało z pewną lokowską wizją takiego liberalnej republiki, no bo ponieważ to właśnie chodziło o to, że u Locke'a dobro wspólne ma zniknąć, jest tylko i wyłącznie punktem wyjścia, jest rozumiane wyłącznie jako coś, co nie należy do nikogo, a nie coś, czym się dzielimy i ono ma zniknąć, aby powstało społeczeństwo, tak? Czyli społeczeństwo powstaje w momencie, kiedy to, co wspólne, znika, a no najbardziej charakterystycznym właśnie jakby filozoficznym konstruktem u Locke'a to jest koncepcja relacji do własnego ciała. Moje ciało jest rzeczywiście moje i nikt nie może za mnie o nim decydować, ale według Locke'a to jest automatycznie relacja własności prywatnej. Czyli moje ciało przestaje być czymś, nad czym ja mam kontrolę, ale jest współdzielone z innymi, nie, bo moje ciało zajmuje tę samą przestrzeń, co inne ciała, konsumuje to samo powietrze albo inne zasoby, co inne ciała, dotyka innych ciał, wchodzi z nimi w interakcję, więc automatycznie ciało podmiotu jest czymś, nad czym ten podmiot ma kontrolę, co je posiada, ale jest też czym się dzieli. Jakby jest to często bardzo pierwsza granica i pierwszy punkt styku w ogóle z innymi i dzielenia doświadczeń, emocji, przestrzeni i skóry z drugą osobą. Dla Locke'a to jest automatycznie własność prywatna. Pamiętajmy, że własność prywatna jest niczym innym niż koncepcją państwowej suwerenności odniesioną do jednostki. Jednostka jest suwerenem nad swoją własnością prywatną, tak samo jak według Hobbesa suweren ma na własność niejako całe państwo. To są bardzo zbliżone konstrukcje nowoczesnej jakby w nowoczesnej myśli polityczno-prawnej. No więc u Locke'a dobro wspólne znika i musi na jego miejsce wejść relacja własności prywatnej. Powiem jeszcze Rousseau. Rousseau jest tutaj najciekawszy, ponieważ dla niego dzielenie świata jest trochę czymś danym. I to dzielenie świata ma nie do końca znikać, ale on nie potrafi sobie wyobrazić bycia razem w inny sposób niż posiadania jednego głosu.
nie? No właśnie, u Rousseau, przepraszam, że wejdę w słowo, jest taka bardzo mocna teza, którą ja też podaję studentom na historii nowoczesności. Bardzo mocna teza, która mówi, ten, kto pierwszy wbił te cztery paliki w ziemię i powiedział moje, to jest źródło zła. Tak, ale jedynym opcją wyjścia z tego zła, demokratycznego wyjścia według Rousseau, co było, no jak wiemy, jednym z takich intelektualnych źródeł nowoczesnych rewolucji mieszczańskich, było oparcie jakby tego dzielenia świata potem, politycznego, demokratycznego dzielenia świata, nie na volonté de tout, czyli woli wszystkich, ale na volonté générale, czyli na woli powszechnej, woli ogólnej, która ma być też znowu takim jakby jednym głosem mówiącym w imieniu wszystkich, czyli u Rousseau zostaje niejako wykluczony jeden z bardzo ważnych elementów bycia razem, czyli konflikt. Więc każdy z tych fundatorów nowoczesnego myślenia o republice, o państwie, o społeczeństwie jakoś wykluczał dobro wspólne. Albo widział relacje między jednostkami tylko jako konkurencję i rolę państwa jako wyłącznie niejako suwerennego rozjemcę tych sporów, albo widzieli dobro wspólne jako coś, co musi zostać przekształcone we własność prywatną, albo z kolei demokrację widzieli nie jako miejsce konfliktu, ale wyłącznie jako jakby system polityczny realizujący wolę powszechną. No ale od tego Rousseau, przepraszam, można byłoby wyprowadzić myśl umowy społecznej i konstytucji z niej wypływającej? Znaczy sądzę, że w ogóle współczesny konstytucjonalizm jest jakoś w ogóle do jakiegoś stopnia oparty na wszystkich tych koncepcjach umowy społecznej. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawa uwaga, bo to, co najczęściej wyklucza nowoczesny konstytucjonalizm, to jest coś, co jeden z bohaterów mojej książki, Antonio Negri, nazwał władzą konstytuującą. Czyli tym jakby procesem, który doprowadza do powstania konstytucji. I to jest bardzo trudny, w ogóle jeden z najtrudniejszych do sformułowania w nowoczesnym języku problemów. Mianowicie, kiedy mamy konstytucję, to tam jest bardzo często od razu nazwany podmiot tej konstytucji. Tak? My, naród. I ten naród jest potem często doprecyzowywany. Suwerenem w Polsce jest naród. Tak? Jest nazwany podmiot tej władzy, tej konstytucji, tego porządku ukonstytuowanego. No ale Negri, co jest bardzo charakterystyczne w ogóle tej włoskiej filozofii, nie skupia się tak bardzo na tym, jak ma być dokładnie urządzony porządek społeczny, czyli nie jest filozofem tego, jak powinno wyglądać społeczeństwo od A do Z, bo jest filozofem tego, jak jest tworzone społeczeństwo, jak jest nieustannie zmieniane, jakie są różnego rodzaju dynamiczne procesy w nim nieustannie obecne, które prowadzą do transformacji, czasami transformacji w sposób, w jaki my sobie wyobrażamy relacje społeczne, czasami transformacji prawnych, czasami transformacji relacji władzy czy relacji wyzysku. I ten proces, który cały czas jakoś jest obecny, pracuje i zmienia to społeczeństwo niejako od dołu, od środka, Negri właśnie nazwał władzą konstytuującą, przepraszam, pojęciem, które pojawia się u bardzo wielu różnych myślicieli nowoczesności, u Machiavellego, u radykalnych rewolucjonistów republikańskich, na przykład u Thomasa Jeffersona. Pojawia się potem w okolicach lat 40. XIX wieku podczas Wiosny Ludów. Jest jakoś też w jakiejś specyficznej wersji pojawia się podczas rewolucji sowieckiej, nie tylko w Rosji radzieckiej. Pamiętajmy przecież, że Sowiety powstawały po I wojnie światowej wszędzie, w Polsce, w Niemczech, we Włoszech, we Francji i one też rozumiały często siebie jako właśnie przejaw władzy konstytuującej. I pojęcie dobra wspólnego, które ja próbowałem jakoś opisać w odniesieniu do tej współczesnej włoskiej filozofii politycznej, tej tradycji bardziej rewolucyjnej, bardziej radykalnej,
albo przede wszystkim takiej, która nie skupia się od razu na pojęciu, jak ma być to dobro wspólne wpisane w porządek społeczny, ale niejako jak ono od razu zawsze pracuje. To jest pojęcie dobra wspólnego, które można bardzo krótko scharakteryzować jako zasoby, do których musimy mieć dostęp, żeby stworzyć jakąkolwiek instytucję społeczną. To są zarówno zasoby w rodzaju wody, ziemi, przestrzeni, powietrza, jak i zasoby w rodzaju języka, wiedzy, informacji. Wszelkiego rodzaju zasoby, które są absolutnie niezbędne do tego, żeby wszelkie instytucje społeczne funkcjonowały. No i oczywiście takim zasobem też jest ludzka praca, ale to są jednocześnie zasoby, do których musimy mieć cały czas dostęp, aby móc te instytucje zmieniać i przekształcać. W tym sensie dobro wspólne to jest coś, do czego powinna mieć każdy i każda dostęp. Są to rzeczy, które nie powinny być poddane prywatyzacji, nie powinny być przekształcone we własność prywatną i które, o które się bardzo często teraz toczą nieustannie konflikty. No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale to w takim wypadku, no takie na przykład zamknięcie lasów przed obywatelami w chwili pierwszego lockdownu, to byłaby no, w jakimś sensie no, zbrodnia przeciwko dobru wspólnemu w tym rozumieniu, no bo natura, jak rozumiem, jest właśnie też dobrem wspólnym, tak? Znaczy dodajmy może tak, że w momencie, kiedy ograniczenie dostępu do jakiegoś dobra wspólnego jest wprost sformułowane prawnie jako stan wyjątkowy, to nie jest zbrodnia, tak. To jest decyzja polityczna. Ale jeśli to nie jest stan wyjątkowy... No właśnie, znaczy to jest właśnie ten problem, że stan wyjątkowy ma ten problem, że jest decyzją polityczną i okej, jest to wtedy po prostu staje się kwestią polityki, no ale mamy przykładów mnóstwo ostatnich paru dziesięciu latach na całym świecie, gdzie różne formy polityki stanu wyjątkowego prowadziły po prostu do zagarniania, zawłaszczania, odcinania i prywatyzacji zasobów naturalnych. Boliwia jest być może najlepszym przykładem, jak tam od przełomu wieków nieustannie walczono o wodę, bo woda była tym zasobem naturalnym, który próbowano tam prywatyzować, także za pomocą jakby tego właśnie rodzaju odgórnych, wyjątkowych polityk państwowych. I na przykład olbrzymia popularność tamtejszych partii lewicowych, które potem wygrywały wybory, ma swoje korzenie w tych ruchach właśnie ochrony zasobów wodnych i dostępu do wody. Dobro wspólne to jest coś, do czego tak mówimy bardzo filozoficznie teraz. Dobro wspólne to nie jest niewyczerpywalny zasób, choć może nim być wiedza czy informacja, ale dobro wspólne to jest pewnego rodzaju wspólne bogactwo, do którego relacja podmiotów powinna mieć przede wszystkim charakter dostępu, nie własności prywatnej, niekoniecznie od razu zarządzanego dobra publicznego. Ono musi być zarządzane w bardzo różny sposób. Dobro wspólne to jest coś, do czego my mamy dostęp, chcemy mieć dostęp i powinniśmy mieć dostęp. No właśnie, ale jeżeli mogę dopytać, dobro wspólne w takim razie różniłoby się od tak zwanej przestrzeni publicznej, no bo na przykład kawiarnia jest uważana przez Habermasa za przestrzeń publiczną, tak? Tak, zdecydowanie tak. Chociaż kawiarnia jest przestrzenią w gruncie rzeczy prywatną, tak? No bo ktoś tym zarządza, ktoś dostarcza kawę, prasę, książki i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jakby, więc to się różni. Tak, to się jak najbardziej różni. W sensie dobrem wspólnym byłoby to, co pan powiedział, to na przykład jakaś instytucja przestrzeni publicznej, nie? Konkretna instytucja, która jakoś umożliwia dostęp do przestrzeni publicznej. Moim zdaniem Habermas popełnia kategorialny błąd, nie odróżniając dostatecznie czegoś takiego jak przestrzeń publiczna od instytucji przestrzeni publicznej. Instytucje przestrzeni publicznej to są formy, za pomocą których my mamy dostęp do czegoś. I równie dobrze Sukoti Park albo różne formy okupacji przestrzeni publicznych albo formy jakichś zgromadzeń, fabryka w momencie, kiedy jest tam strajk, to też jest przestrzeń publiczna automatycznie, bo ludzie się spotykają, widzą i rozmawiają.
jedną z tez w mojej książce jest to, że paradygmatycznym dobrem wspólnym jest język, ponieważ język jest czymś, co my wszyscy dzielimy. Język jest czymś, co nie może być własnością każdego z nas. Wszystko, co ja mówię, to są moje zdania, ale żeby je wyprodukować, ja potrzebuję mieć dostęp do podzielanych przez nas wszystkich zasobów. I język jest tym elementarną instytucją tworzącą przestrzeń publiczną właśnie. Potem możemy myśleć o różnych instytucjach, które dają dostęp do tej przestrzeni publicznej lub do innych dóbr wspólnych, ale wtedy jakby to, czym są te instytucje, jak one mają funkcjonować, jest kwestią wtórną wobec tego, że najważniejszy jest po prostu dostęp. I możemy dyskutować, czy na przykład kawiarnie są najlepszą taką formułą, ponieważ jak wiemy, kawiarnie, jak już to zresztą Habermas dobrze określił, są instytucjami burżuazyjnej sfery publicznej, ponieważ wymagają różnych form kapitału, mieszkaniem w centrum miasta lub dojazdem do niego, zasobami pieniężnymi, różnymi formami kapitału symbolicznego i kulturowego, aby się zachowywać odpowiednio w niektórych miejscach, które wykluczają ten dostęp do dobra wspólnego. A włoska filozofia, którą ja poświęciłem książkę, ja też sam osobiście uważam, że dostęp do dobra wspólnego powinien być absolutnie priorytetową kwestią myślenia o polityce w ogóle. Wszystko inne powinno być wtórne wobec tego, jak organizujemy dostęp do dobra wspólnego. Dziękuję bardzo. A jeszcze tak bardzo dużo się nauczyłem, muszę powiedzieć, i bardzo dużo mi się rozjaśniło. Natomiast chciałbym zapytać, bo wyłowiłem po krótkim przejrzeniu pana książki. Panie doktorze, co to jest biopolityka? Bo nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę z tego, że w ogóle istnieje takie słowo. Mógłbym bardzo dużo powiedzieć na temat tego słowa, bo jestem też z zawodu, teraz akurat bardzo się tym zajmuję zawodowo, historykiem pojęcia biopolityki. Słowo, które zrobiło zawrotną karierę we współczesnej humanistyce, ponieważ mam wrażenie, że ono świetnie zagospodarowało pewnego rodzaju próżnię pojęciową, którą mieliśmy, no mianowicie w momencie, kiedy weszły wszelkiego rodzaju badania genetyczne, nowe technologie medyczne i one zaczęły być dużym problemem też politycznym i etycznym, to wszyscy zaczęli mówić o biopolityce, która oznaczała intuicyjnie przecięcie się sfery życia i polityki. Natomiast O bioetyce zazwyczaj się mówi, tak? O bioetyce w tym kontekście. Więc biopolityka jest intuicyjnie właśnie rozumiana trochę na wzór bioetyki, czyli problemy polityki, które odnoszą się do kwestii zdrowia i życia. Ci moi włoscy filozofowie, włoskie filozofki też bardzo dużo pisali o biopolityce i dlatego też mam całą część książki poświęconą temu pojęciu, ale od razu sobie pozwolę skorzystać z tej okazji i powiedzieć, że jestem bardzo wobec niego krytyczny. I to też w książce widać. Mianowicie uważam, że takie stwierdzenie, że biopolityka to jest połączenie strefy czy sfery polityki oraz zdrowia i życia, jest truizmem. Polityka zawsze tego dotyczy. W tym sensie polityka zawsze była biopolityczna, bo ostatecznie skupiała się na tym, jak żyjemy i po prostu ona się przekształcała z czasem, wraz jak weszły nowe technologie medyczne, nowe formuły statystyczne, nowe sposoby badania zdrowia i życia populacji. Ale jest coś takiego w pojęciu biopolityka, co mi zdaniem jest mimo wszystko bardzo ciekawe. Mianowicie to jest pojęcie, które zrodziło się w XX wieku. Być może niektórzy tutaj ze słuchaczy i słuchaczek automatycznie kojarzą je z Michelem Foucault, ponieważ to jest ten myśliciel, który, od którego się jakby rodzi pewna olbrzymia popularność słowa biopolityka i najczęściej to on jest z nim kojarzone, ale on w żadnej mierze nie wprowadził. To pojęcie rodzi się w 1905 roku i było użyte przez Rudolfa Kielena, to był szwedzki polityk konserwatywny i teoretyk polityki, który już wtedy, w 1905 roku, o biopolityce pisał. Miał trochę na myśli coś takiego, że jest geopolityka, bo jest nauka zajmująca się życiem państwa jako organizmu,
przestrzeni politycznej z innymi organizmami, jak ono reaguje, a biopolityka miało być nazwą na życie wewnętrzne tego państwa, naukę zajmującą się życiem wewnętrznym. Nazistowscy oficjele używali tego pojęcia. Hans Reiter na przykład, szef Urzędu Zdrowia Rzeszy w 1934 roku miał taki wykład, który był zatytułowany Nasza biopolityka. Więc to pojęcie potem po wojnie wielokrotnie się pojawiało, miało bardzo rasistowskie konotacje, miało konotacje scjentystyczne. W Stanach Zjednoczonych do dzisiaj działa stowarzyszenie i wydają to swoje czasopismo. Chyba nazywa się Political Theory and Health Sciences, czy jakoś tak, teraz nie pamiętam, ale oni przed Foucault stworzyli pojęcie swoje biopolityki, to miało oznaczać badanie życia politycznego za pomocą narzędzi nauk medycznych, nauk przyrodniczych. Jest chrześcijańska biopolityka. To właśnie o to chciałbym też zapytać trochę prowokacyjnie. Czy na przykład polityka rodzinna jest rodzajem biopolityki? No więc nie jestem tu w pozycji, żeby mówić, jak to pojęcie należy rozumieć. Ono jest używane przez bardzo wiele osób w taki właśnie często bardzo intuicyjny sposób. Ja uważam, że biopolityka jako pojęcie odnosi się nie tyle do jakichś problemów, z którymi się mierzymy, na przykład kwestia rodziny, kwestia badań prenatalnych, kwestia aborcji, antykoncepcji, kwestia genetyki czy technologii genetycznych, a biopolityka raczej odnosi się do tego, jak konstruujemy pojęcia polityczne. Ponieważ mamy bardzo dużą skłonność do tego i to jest skłonność, która jest jakby widoczna i dzisiaj, i przez całą nowoczesność była obserwowalna, że próbujemy myśleć o instytucjach politycznych, od rodziny po państwo, wzorując je niejako na świecie naturalnym. Próbujemy je jakoś naturalizować. Myśleć o aktorach politycznych jako tylko i wyłącznie jakby zaspokajających swoje potrzeby takie zwierzęce, o państwach jako organizmach, o sieciach logistycznych jako... O władzy jako ojcach, prawda? Tak, dokładnie tak. I moim zdaniem, jak ja patrzę, kiedy się pojęcie samo biopolityki pojawiało w XX wieku, ono się pojawiało w bardzo różnych miejscach i w bardzo różnych kontekstach, to mam wrażenie, i te analizy też czytelniczka znajdzie w mojej książce, jeśli byłaby zainteresowana, to mam wrażenie, że biopolityka pojawiała się właśnie zawsze wtedy, kiedy w jakiś sposób naturalizowaliśmy pojęcia polityczne. Więc jeśli już mówimy o biopolityce, jako przecięciu się kwestii zdrowia, życia, śmierci z polityką, to raczej mam wrażenie, mówimy wtedy o naszej wyobraźni politycznej, jak ona automatycznie odnosi się, czy zostaje zredukowana, bo moim zdaniem jest to forma redukcji do tego, jak rozumiemy naturalne relacje między ludźmi. A w polityce jest bardzo mało naturalnego. Polityka jest właśnie wyjście ze stanu natury, jeśli mógłbym to tak filozoficznie podsumować. Natomiast no, Włosi i Włoszki robią to w swój bardzo specyficzny sposób. Ja to nazywam w książce filozofią biopolityki, czyli właśnie te relacje między tym, co rzekomo naturalne czy biologiczne, a tym, co polityczne, próbują właśnie w bardzo ciekawy często sposób sproblematyzować i właśnie pokazywać, jak polityka jest raczej tym obszarem ludzkiego życia, które denaturalizuje wiele rzeczy, a przynajmniej sprawia, że to, co wydaje nam się naturalne między ludźmi, staje się po prostu problemem. Polityka po prostu rodzi się z tego, że jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele tej takiej właśnie naturalności w relacji między zwierzęciami ludzkimi. Bardzo dziękuję. Ponownie bardzo wiele się dowiedziałem. Sprawa natomiast jeszcze jedna mnie nurtuje na sam koniec. Może chwila, gdyby mógł pan doktor jakoś się odnieść do tego. Używa pan pojęcia kapitalizm kognitywny. Z mojej strony no, w przypadku storytellingu czy narratologii współczesnej mówi się o ekonomii uwagi.
i coraz częściej mówi się o ekonomizacji uwagi, zwłaszcza w kontekstach portali społecznościowych. My też dzisiaj właściwie, kiedy ja w tej chwili na przykład powiem, że pod linkiem, pod materiałem wideo znajdziecie Państwo odniesienie do książki pana doktora Mikołaja Ratajczaka, dzisiejszego gościa, natomiast wszystkie informacje też tam znajdziecie. Natomiast ja chciałbym właśnie zapytać, czym się różni kapitalizm kognitywny od, no właśnie, kapitalizowania uwagi? O, to by, strasznie to by było trudne pytanie, żebym na nie odpowiedział. Po pierwsze, kapitalizm kognitywny jest pojęciem raczej z obszaru makroekonomii. To znaczy, może powiem tak, to jest pojęcie, które pewnie dzisiaj jest troszkę przestarzałe. W sensie mamy lepsze pojęcia na opisanie tego zjawiska, chociażby jak kapitalizm inwigilacyjny, zaproponowała Shoshana Zuboff. Ale mnie w tej włoskiej filozofii, dlatego poświęciłem jej tak grubą książkę, fascynuje to, że to były często postacie, często w ogóle na marginesie życia akademickiego, także ze względu na swoje uwikłania polityczne, prawda? Negri przecież został oskarżony o zabicie byłego premiera Włoch i o próbę obalenia państwa włoskiego. Bardzo wiele bohaterów, bohatera mojej książki było w więzieniu z fikcyjnymi zarzutami o członkostwo w organizacjach terrorystycznych. To były osoby, które były bardzo często w trudnych warunkach pracowały, a niemniej sformułowały tezy i pewne rodzaje hipotezy, które o czasami dekady wyprzedziły dzisiejsze dyskursy i dzisiejsze teorie. Kapitalizm kognitywny... Pojęcie hegemonii władzy, o której też się dużo mówi w kulturoznawstwie, hegemonia władzy, no też bierze się z więziennych pism, prawda? Antonio Gramsciego, tak, podobnie jak pojęcie subalterni, podporządkowanych innych, z którego potem Gayatri Spivak skorzystała. Więc tak, jest w ogóle coś bardzo fascynującego w tej włoskiej filozofii. Mam wrażenie w ogóle, że gdybym miał to wyjaśnić, co jest takie fascynujące, to jest to, że jest to rodzaj filozofii, który we Włoszech praktycznie w całym XX wieku było ukuwane w bardzo ostrych konfliktach politycznych. To, jak poważne, jak głębokie, jak masowe były konflikty polityczne we Włoszech w latach 60., 70., to zapraszam do książki, bo tam starałem się bardzo szczegółowo opisać, ale my na przykład tu w Polsce mamy wrażenie, że na przykład stan wojenny w Polsce był na przykład olbrzymią przemocą państwową, bo był, ale na przykład to, co zrobiono we Włoszech w tym samym czasie mniej więcej, była akcja policyjna na dużo większą skalę, tylko żeby stłumić te masowe ruchy społeczne, które pod wieloma względami też w ogóle Solidarność przypominały. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że to w podobnym czasie się działo w obu państwach. No natomiast wracając do kapitalizmu kognitywnego, to była pewnego rodzaju sposób mówienia o przekształcaniu się, o transformacji kapitalizmu, które niektórzy włoscy autorzy i autorki zaproponowali już na przełomie wieku, więc ponad 20 lat temu. I im zależało na uchwyceniu takiego zjawiska, że jednym z głównych jakby czynników produkcji, to formą pracy, która najwięcej wartości wytwarza, jest praca języka, praca uwagi, praca informacji. I oni już wtedy, jak zaczęli publikować swoje pierwsze teksty, zaczęli przewidywać to, co potem się stało wraz z Web 2.0, z mediami społecznościowymi, z prowadzeniem algorytmu PageRank Google'a i tak dalej, czyli przechwytywanie tej darmowej pracy. To były jedne z pierwszych tekstów na świecie. Ja to znowu dość szczegółowo opisuję też w książce chronologicznie, jak to się rozwijało, bo ta chronologia mnie niezwykle fascynuje, jak oni potrafili reagować na kolejne kryzysy. Kryzys giełdy Nasdaq, 2000-2001, potem kryzys kredytów subprime 2007-2008, potem kryzysy polityczne po 2011 roku. No i teraz mają kolejną jakby cykl pewnej refleksji teoretycznej po kryzysie pandemicznym. Jak oni reagując na te kryzysy potrafili formułować pewnego rodzaju tezy wybiegające w przyszłość. W 2001 roku Christian Marazzi na przykład, pisząc o przestawieniu się gospodarki Stanów Zjednoczonych
zna gospodarkę wojenną, mając na myśli to, co się działo w efekcie ataków na World Trade Center, przewidział właściwie kryzys kredytów hipotecznych. I potem go też bardzo ciekawie opisał. A teoretycy i teoretyczki kapitalizmu kognitywnego przewidywali, a potem świetnie opisywali to, jak bardzo kryzysogenna będzie światowa gospodarka, gdzie największymi graczami, tymi, którzy nie tyle zatrudniają najwięcej pracowników, ale tymi, którzy na rynkach finansowych akumulują najwięcej wartości, będą firmy, których większość dochodu bierze się z, czy jakoś wartości, którą przechwytują, bierze się z przechwytywania naszej uwagi. I to, co to, czyli to jest darmowa praca, nie? Która jest po prostu przechwytywana, utowarowiana i potem sprzedawana dalej. I w teorii kapitalizmu kognitywnego mniej chodzi o, powiedzmy, nasze indywidualne doświadczenie tego procesu, co też jest ciekawie opisywane chociażby w teoriach kapitalizmu cyfrowego. To są wszystko bardzo zbliżone teorie, ale one każda opisuje troszeczkę inny element. Najlepiej to, mi się wydaje, obecnie właśnie podsumowała Szoszana Zubow, która próbuje ten indywidualny aspekt, czyli bycia śledzonym w internecie, utowarowianym i śledzonym jakby jednocześnie, to jest tylko jeden proces, to ona to chyba najlepiej opisała, ale w kapitalizmie kognitywnym w tej teorii chodzi o pokazanie tego makroekonomicznego wymiaru, mianowicie co się dzieje, kiedy ktoś przechwytuje tyle wartości, nie płacąc za pracę, z której ta wartość pochodzi, wtedy staje się olbrzymim monopolistą i staje się olbrzymim jakby właścicielem olbrzymich zasobów kapitału na rynkach finansowych, jak to gwałtownie destabilizuje globalną gospodarkę. Jak właściwie od 2000 roku do dzisiaj widzimy kolejne kryzysy, które są także napędzane tym procesem przechwytywania darmowej pracy w sieciach komunikacyjnych. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie wtrącić tutaj na sam koniec taką metaforę według tego kapitalizmu kognitywnego. Mielibyśmy do czynienia z, jakby no, z klasycznym do pewnego stopnia Matrixem, gdzie panoptikon, o którym pisał Michel Foucault, panoptikon został uzupełniony niejako o to zagarnianie w jakimś sensie tej informacji, tej uwagi naszej, zagarnianie, czy też można powiedzieć prywatyzowanie naszej uwagi, naszej działalności umysłowej. Czyli Matrix, w którym to, co system z nas wysysa, to nie jest energia, tylko to jest informacja. Dobrze rozumiem? Tak, przy czym mógłbym powiedzieć, żebym tak mógł skomentować też pewnego rodzaju wyobraźnię polityczną, kulturową. Lata 90. nauczyły nas myśleć tylko i wyłącznie w kategoriach kontroli, że jakby przeciwstawienie się systemowi czy matrixowi to przede wszystkim połknięcie tej niebieskiej, tam nie pamiętam, którą tabletkę należało połknąć, żeby wyjść z matrixa, to też jest symptomatyczne, że już tego w ogóle nie pamiętam, ale cechą kluczową było przeciwstawienie się kontroli. Wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy już w czasach, w których widzimy, że nie to jest kluczem. Kluczem jest to, żeby przeciwstawić się akumulacji kapitału, bo kapitał to władza i my wszyscy jesteśmy śledzeni i my już będziemy śledzeni i przed tym nie ma ucieczki. Jedyny sposób, żeby się przeciwstawić temu, to jest zdemokratyzować te różne mechanizmy kontroli i te różne mechanizmy śledzenia uwagi i aktywności w sieciach komunikacyjnych. A jedyna droga, żeby demokratyzować te relacje, te metadane, które są zbierane o nas, to jest upewnić się, że żaden pojedynczy aktor nie ma władzy, której inni aktorzy nie są w stanie w jakikolwiek sposób kontrolować. A kapitał to władza. Więc w momencie, kiedy taki Facebook, czy Alphabet, czy Google mają tyle kapitału, to oni mają też automatycznie tyle władzy.
Tak, no i na tym byśmy, na tym skapitalizowanym też YouTubie zakończyli. Myślę, że sprawa jest rozwojowa, moglibyśmy rozmawiać naprawdę bardzo długo. Bardzo dziękuję, że pan doktor Mikołaj Ratajczak zgodził się brać udział w tym mini programie edukacyjnym. Wszystkich zapraszam do oczywiście subskrybowania, ale także do zajrzenia do książki, która jest w moim ręku. To jest właśnie książka, wspaniała seria, nowa humanistyka. Zachęcam szczególnie mocno, również jako fascynat humanistyki. Serdecznie ja się mogę też podzielić, że z tego co wiem, książka już funkcjonuje jako dobro wspólne na różnego rodzaju stronach udostępniających pliki z książkami, że tak to nazwę. O, i pan nie ma nic przeciwko? Ja, tak jak powiedziałem, w sensie nie ja ją tam wrzucałem, nie ja się jakby tutaj wypowiadam też w imieniu interesu wydawnictwa, ale dostęp do wiedzy, do dobra wspólnego jest absolutnie priorytetowym celem istnienia wszystkich relacji społecznych, więc ja namawiam oczywiście do otwartego dostępu. Otwarty dostęp to jest niewątpliwa przyszłość przestrzeni właśnie wspólnej czy przestrzeni społecznej. Także serdecznie zapraszam wszystkich. Ja oczywiście nie jest to reklama pana książki, raczej dyskusja na marginesach, natomiast zachęcam, bo wydaje mi się, że rzecz jest naprawdę zacna, a przy tym jeszcze bardzo ciekawie pan jest w stanie opowiedzieć o tym wszystkim. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.